Wiadomo, zostawię cię, bo kto z tobą wytrzyma? Mówiłam ci, że masz kupić pół kilo. Na co mi cały kilogram jabłek? Rola matki jest to rola kobiety bardzo despotycznej, która niszczy psychicznie swoje dzieci. Szantaż emocjonalny wobec nich stosuje na każdym kroku. Te córki są tak zafukane, zagubione, nie wierzą w siebie. W zasadzie, w zasadzie one są już zniszczone na starcie przez nią. Chciałam ci sprawić przyjemność i żebyś zjadła. Jemu też chciałeś sprawić przyjemność? No i masz. Tak mu się podobało, że sobie poszedł. Bo jak się mówi pół kilo, to ma być pół kilo. Taki był sympatyczny. Raz mi nawet torbę poniósł. Tylko raz, mamo. 2 lata temu. I widzisz, pamiętam. Taki dobry chłopak. Starał się. No ale kto z tobą wytrzyma? Proszę dla pani reżyser zupeczka. Ja nie mam czasu na nic, kurwa. Przychodzę na próbę prosto z pracy. Nawet zjeść człowiek nie może porządnie. Ale wygląda lepiej, bo się z innej planety, nie? Patyczkami mi dali jeść, no. Jak ja mam sobie ziarenko, kurwa, ryżu nabrać na taką pałeczkę? Jak te Chińczyki normalnie jedzą coś takiego? No jak? To jest, nie wiem, nie dość, że człowiek jest zabiegany, nie ma czasu, a z tego z kijami leci. Zaraz mam próbę. Tam mi miała przynieść scenariusz, zapomniała oczywiście. Przyjdzie pewnie późno. Nie mam na busa jechać za chwilę. Za chwilę mam busa na wieś. Nie mam za co pojechać, kurwa. Wczoraj mnie okradli. Jeden telefon mi zajebali, służbowy, jeden prywatny. Wszystkie dokumenty. Ja pierdolę. I co ja mam teraz szefowi powiedzieć? Że on mnie zabije. Dobrze, że żakiet znalazłam. Tańczyłam na stole w Zingerze, jak zwykle, normalnie w sobotę. Ludzi tłum, ubaw popachy. Tańczę sobie, bawię się zajebiście, nie? Torebka w kąt, koszula w kąt, marynarka też się poszła gdzieś jebać. Rano przychodzę do Zingera, części garderoby znalazłam oczywiście, znalazłam kurwa. Koszulę znalazłam marynarkę, proszę pana, znalazłam. Torebki ni chuja, proszę pana, nowa torebka, 2 telefony służbowe. Proszę pana, jeden zajebiste zdjęcia robi. Drugi telefon, gdzie mogłam dzwonić za darmo do Chin. I co ja, z czego ja mam teraz, proszę pana, dzwonić? Ja nawet nie mam jak zablokować karty. Co ja mam ze nogą zablokować? Justyna, tam siedzi, proszę, tam siedzi Justyna. Miałam taki epizod do zagrania w spektaklu Wścieklizna Show, gdzie był konkurs na zagranie najlepszego orgazmu na scenie, no i wygrałam właśnie ten konkurs. No i od tego czasu rozpoczęła się moja kariera teatralno-filmowa. Nie dość, że trzeba się urodzić aktorem, to trzeba później pracować nad tym, a Justyna myśli, że nie trzeba. I właśnie to jest jej problem. Mam nadzieję, że kontrakty się posypią i będę no, aktorką międzynarodową, no bo o tym marzę generalnie. Właśnie to jest problem Justyny. Dlatego, że ja niewiele muszę robić, żeby dobrze grać, wiesz? Ja to mam w sobie po prostu. Przepraszam bardzo, ja może bym coś chciał powiedzieć wreszcie, bo znowu rozwinęłaś. Znowu chcesz wyjść na pierwszy plan, w tym momencie jest o mnie reportaż. Wziąłem się tutaj przez Justynę, za co jestem jej wdzięczny. Chociaż w tym momencie pewnie się do mnie nie odzywa. Ja uważam, że ten teatr ma duży potencjał, ale nie ma pieniędzy. Jakieś spartańskie warunki w ogóle. Mimo warunków fatalnych, w jakich tutaj pracuję, nawet musiałem z własnych pieniędzy kupić skrzydła. W tym momencie, mimo tych warunków, zostałem tutaj ze względu na to, że jednak, tak jak mówiłem wcześniej, czuję potencjał. I właśnie dlatego staram się go wspomóc trochę swoją obecnością, bo uważam, że to jest spora reklama w jakiś sposób. Jeżeli już w coś wszedłem, to staram się nie poddawać tu, nawet przy takich warunkach.
Okropnie się wściekał, bo ten numer był totalną klapą. I tak dalej ćwiczyliśmy. Mam doświadczenie w próbach ekstremalnych. Ćwiczył na mnie. Seksualnie mnie doświadczał. Aż zwariowałam, bo nie miałam serca koło siebie. Przychodzę tu, bo lubię tu przychodzić. Jestem aktorką, bo zawsze chciałam być aktorką. Trochę mi się poplątało w życiu. I dlatego teraz, a nie wcześniej. Natomiast gram, bo kocham grać, no. Jestem Emanuela Manuela. Gram w sztuce pod tytułem Kafe Lotnisko. Jestem kelnerką, niespełnioną. Jestem tutaj, ponieważ kocham to, co robię, czyli kocham grać. Tutaj się spełniam. Tutaj poznałam drogą kochaną, serdeczną, ukochaną Gabiczkę. To jest dla mnie, teraz już jest jak córeczka. Naprawdę po prostu. Z Gabiczką gramy razem. Z Gabiczką gramy razem w zespole. Zespół nazywa się Translowa. Jestem basistką. Tak. Ja na basie, ona śpiewa, ja jeszcze Amirkę, która gra na gitarze. Zaraz tu wpadnie. Tak, zaraz tu wpadnie. Zespół jest po prostu number one. Może już sobie odpuścisz. Kto? Ja? Przecież to wy bezsensownie się obrażacie. A nie wolno? Obrażać się też już nie wolno. Bo obrażać się może tylko Gertruda Stein, Leonardo da Vinci albo Madonna. A ja nie mogę. Bardziej właśnie mi zależy na muzyce, na śpiewaniu w zespole właśnie w Translola niż na grze aktorskiej, ale lubię to robić. Będę to robił, jak będzie mi to umożliwione, co nie. Jak przyjechałam do Krakowa na studia, to chyba była pierwsza knajpa, znaczy klub, do którego przyszłam. Bardzo mi się tu spodobało, często zaczęłam przychodzić, przez to poznałam dużo ludzi, artystów. Ale ona nie chce być właśnie fryzjerką, ona chce być właścicielką. Moim Emanuela to chce być szczupła. O tak, to jest jej największe marzenie. Ona kiedyś miała tysiące facetów. Ja myślę, naprawdę. Seks z facetami w każdym porcie. Znaczy, bo była stewardesą kiedyś, prawda? Więc, w porcie lotniczym. Bo już bez marzeń to tak naprawdę... To nie ma po co żyć. To nie ma po co żyć. Żyjołowe i smutne.